Cześć kochani, dzień dobry, witam Was w ten, mam nadzieję, że piękny dla Was dzień, a jeżeli humor macie średni, to dzisiaj opowiem Wam bardzo pozytywną historię artystki, która w latach 50. była uważana za jedną z najbardziej popularnych i najbardziej utalentowanych wokalistek w Polsce. Dzięki talentowi nazywano ją nawet polską Yumą Suma, peruwiańską międzynarodową gwiazdą. Przez całe życie związana była z Trójmiastem, no i dziś opowiem Wam, jak wyglądała historia jej życia oraz dążenie do kariery, no i oczywiście również zaprezentuję jej przebieg, więc myślę, że będzie interesujące jak zwykle. Bardzo lubicie te powroty do lat 50., chociaż większość z nas pamięta te czasy raczej z opowieści rodziców lub z dzieciństwa, ale kto nie uwielbia tych melodii dzieciństwa, które do nas wracają dzięki tym właśnie historią. Oczywiście zawsze po odcinkach o muzycznych gwiazdach zachęcam Was do tego, żeby sobie na YouTubie odnaleźć ich wykonania i posłuchać. Niestety ja w odcinkach ich umieszczać nie mogę, no bo prawa autorskie, moi drodzy. Natomiast bardzo chętnie opowiem Wam dzisiaj o tej wokalistce, więc zaczynajmy! Regina Bielska urodziła się w Wilnie. W domu była straszna bieda, wspominała Bielska dla Wysokich Obcasów. Ojciec nie miał zawodu, pracował dorywczo. Mama urodziła 9 dzieci, a ja byłam 8. Moja siostra Alfreda, 5 z kolei, była pierwszą, która zdobyła maturę. Miała absolutny słuch. Znalazła się pani, która sponsorowała jej naukę w konserwatorium. Kupiła skrzypce, a siostra uczyła mnie i brata gry na skrzypcach i na fortepianie. Niestety tę rodzinę oczywiście dotknęła wojna, w wyniku której stracili cały majątek. W związku z tym ich sytuacja materialna jeszcze się pogorszyła. Wtedy muzykalne rodzeństwo postanowiło w Lublinie założyć zespół muzyczny, w którym pani Regina grała na skrzypcach. Po wojnie trafiła do Gdańska i to właśnie z Wybrzeżem już na całe życie miała się związać. Tam też poznała swojego drugiego już męża, który był muzykiem, Romualda Milnera. Był pianistą i znanym muzykiem. Jak już sami słyszycie, nie było to jej pierwsze małżeństwo, natomiast na temat pierwszego męża nie znalazłam żadnych informacji w internecie. Natomiast z panem Romualdem byli razem ponad 40 lat. Jej debiut to scena Grand Hotelu w Sopocie, gdzie odkrył ją znany muzyk Jan Zajmer. Redaktor naczelną w gdańskim radiu była wtedy Wanda Obniska, która zaproponowała mi, żebym nagrała audycję, opowiadała Bielska Wysokim Obcasom. Maria Koterbska, o której zresztą macie już odcinek na kanale, jeździła wtedy z zespołem, więc ja na nagranie też zaprosiłam zespół. Audycja tak wzięła słuchaczy, że zasypali listami redakcję. Zostaliśmy stałym zespołem radia. Słuchacze wybrali nazwę Albatros. Dostaliśmy też półgodzinną audycję w Warszawie raz w tygodniu. Jako pierwsza miałam swój program na antenie ogólnopolskiej. Przez zespół przewinęli się najlepsi muzycy. W Grand Hotelu natomiast zobaczył mnie Jerzy Harald. Zaczęłam z nim nagrywać, ale tylko piosenki, które sama zaproponowałam, na przykład z repertuaru Edith Piaf. Faktycznie więc jej kariera rozwinęła się szybko i było się czym chwalić. W tamtym czasie własny program w radio był czymś wielkim, bo oczywiście media dopiero startowały. Nie były tak rozwinięte jak dzisiaj, oczywiście nie było aż takiego wyboru, więc wiele osób słuchało radia lub oglądało telewizję, więc dostać tam program oznaczało z miejsca trafić pod strzechy. Śpiewała z chórem Czejanda. Z wspomnianym już zespołem Albatros koncertowała na pokładzie transatlantyku MS Batory. No tak, ale radio, już Wam powiedziałam, ale była i telewizja. Na swoim koncie miała bardzo dużo występów telewizyjnych. Publiczność bardzo to lubiła i bardzo doceniała jej twórczość. Zresztą nie tylko polska publiczność, ponieważ pani Regina koncertowała poza granicami kraju, między innymi w Belgii, Francji i Związku Radzieckim. Często gościła w TV Łódź i Katowice. Oczywiście rozwijająca się kariera wymogła na niej prędzej czy później przeprowadzkę do Warszawy. A ten moment nastąpił w 1965 roku, gdzie przez 2 lata jeździła z Jerzym Ofierskim z programem Cię choroba. Bywało, że mieli aż 5 koncertów dziennie. I tak trochę ubolewam nad tym, bo no oczywiście teraz jest ta pandemia, więc z koncertowaniem nie najlepiej, natomiast przed tym całym ogólnoświatowym zamieszaniem. No, jeżeli chodzi o Polskę, to 5 koncertów dziennie miały chyba tylko największe gwiazdy disco polo. I tak zastanawiam się czasem,
co się stało z naszym gustem, a może zawsze mieliśmy taki gust, tylko po prostu nie było wyboru i dlatego słuchało się tej kultury wyższą, którą prezentowały media. Szkoda tylko, że teraz media często publiczne i tu w ogóle absolutnie w żaden sposób nie politycznie się zwracam, tylko bardziej właśnie zastanawiam się nad tym, czemu media publiczne najczęściej prezentują muzykę taką raczej niskich lotów. Na przykład disco polo, do którego ja osobiście nic nie mam, no co kto lubi, ale uważam, że akurat misją mediów publicznych powinno być ukulturalnianie społeczeństwa, a nie stricte rozrywka i wysokie słupki oglądalności. Ale to moja opinia. Wróćmy do pani Reginy i jej wspaniałych przebojów, a największe z nich to Liliowy wrzos, Szeptem, Żyje się raz, Samotny dom i Czarny Orfeusz. Dużą popularnością cieszyła się jej wersja utworu Kasztany. Piosenkarka w sumie wydała 4 mini-albumy i singiel. Nocą w Belgradzie, Kamyk w pantofelku. No wiecie, te amerykańskie gwiazdy uwielbiają się chwalić oktawami. No i pani Regina też mogłaby się pochwalić, chociaż chwali piętą nie była. Miała ponad 4-oktawowy głos, który wyróżniał się miękkością, pozwalał na wokalne eksperymenty. Na scenie zawsze olśniewała, ale bywała również ekstrawagancka. Na przykład w Ciemności zakładała fluorescencyjny strój, co w tamtych latach było bardzo innowacyjne. No i oczywiście zwracała na siebie uwagę, więc jednak ten styl bardzo się liczył zawsze, jeżeli chodzi o pieśniarki, piosenkarki oraz gwiazdy estrady. Często tutaj, kiedy cytuję wam źródła, mówię o książce pani Emilii Padoł, piosenkarki PRL-u. Pani Regina była jedną z bohaterek tej książki i właśnie pani Emilia po śmierci pani Regina napisała bardzo wzruszający wpis na Facebooku, który chciałabym wam tutaj przytoczyć. Po kilku dniach od mojej pierwszej rozmowy telefonicznej z Reginą Bielską listonosz przeniósł mi 2 przesyłki z Gdańska. Z pierwszej z dużych kopert zaadresowanej zamaszystym pismem wyciągnęłam kopię prasowych wycinków sprzed lat, kilka dokumentów z archiwum piosenkarki i płytę z dedykacją. Taką, o której się wie, że nie została napisana przypadkiem. Z drugiej koperty wysypują się czarno-białe zdjęcia artystki z lat 60. Wszystkie są wyjątkowe, ale jedno z nich szczególnie przykuwa moją uwagę. Fotograf utrwalił moment koncertu na pokładzie MS Batory. Regina Bielska, ekspresyjna, może nawet nieco dramatyczna przy mikrofonie, a za jej plecami przy fortepianie uważny, śledzący jej występ Romuald Milner. I oczywiście mogłabym tam kontynuować ten cytat, ponieważ dalej jest opis zasłuchanych, zachwyconych świadków tego występu. No i oczywiście przedstawiony jest super klimat, jaki pani Reginie udawało się przenosić ze sceny wprost do serca osób, które ją oglądały. Pani Regina karierę zakończyła w latach 80. Jeszcze w 2013 roku została uhonorowana nagrodą Związku Artystów Scen Polskich dla Seniorów Pomorskiego Teatru. A piosenka Liliowy wrzos w plebiscycie widzów TVP Gdańsk została złotą piosenką lat 1992-2000. Pani Regina zmarła 13 listopada 2018 roku. Została pochowana 17 listopada na cmentarzu Oliwskim w Gdańsku. No i oczywiście jak zawsze liczę na was, jesteście niezawodni, a szczególnie ci, którzy zostają ze mną do samego końca, to już serdecznie wam dziękuję. Pamiętajcie, że czekam też na komentarz od was, bo oczywiście chętnie się dowiem, o kim chcecie kolejny odcinek, ale dajcie znać, co tam u was słychać również, bo bardzo lubię, kiedy mi piszecie właśnie te wspomnienia z danym artystą, jakie macie. Niektórzy z was nawet mieli tę przyjemność kogoś spotkać. Ja często mówię tutaj o gwiazdach, które niestety już nie żyją, albo nawet nie żyły za mojego życia. Akurat jeżeli chodzi o panią Reginę, było inaczej, natomiast oczywiście z racji mojej pasji się o niej dowiedziałam, dlatego że no, karierę zakończyła jeszcze przed moim urodzeniem, więc chętnie posłucham wszystkich waszych wspomnień i historii. A dzisiaj oczywiście serdecznie wam dziękuję. No i do zobaczenia niebawem, kochani. Buziaki. Cześć.